Co dalej z kopalnią Wujek? Czy w przyszłym roku zakończy ona wydobycie? Tego chcieli się dowiedzieć dziś związkowcy, którzy w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej spotkali się z dyrekcją kopalni i zarządem spółki. Były obawy, że ruch Wujek zostanie zamknięty, ale okazuje się, że tak się nie stanie. A przynajmniej na razie. Więcej Paweł Jędrusik. To było wyjątkowo krótkie spotkanie związków zawodowych wraz z przedstawicielami kopalni i zarządu PGG, bo trwało zaledwie kilkadziesiąt minut. Ruch Wujek na razie nie będzie zamknięty, choć prawdopodobnie nie będzie też pracował długo. Myślę, że z tych wstępnych takich analiz i tak dalej do 2026, bo tak przewidujemy eksploatację tam ścian i że do 2026 ruch Wujek będzie funkcjonował. Takie mamy zapewnienia, że ten węgiel nie będzie wybierany od strony Staszica, więc jesteśmy naprawdę zadowoleni. To spotkanie bardziej też dzisiaj było odnośnie całej kopalni, bo mamy troszeczkę problemów i chcieliśmy się spotkać z zarządem i z dyrekcją i porozmawiać o tych problemach. To na razie jednak wstępne plany, bo związkowcy chcieliby wydłużyć ten czas. Wstępnie mówi się o 2030 roku. Strona społeczna na ruchu Wujek, wiedząc, że jeszcze są możliwość eksploatacji, nie składa broni. Zresztą chodzi o dobro całego zakładu, 4,5 tysiąca ludzi i też rodzin tych ludzi, bo nie oszukujmy się, to zakłady górnicze ostatnie dwa w mieście Katowice i one generują kilkanaście tysięcy miejsc kolejnych pracy i tu chodzi o dobro nas wszystkich, Ślązaków, nie tylko o nas górników, to nie jest tak, że walczymy tylko o siebie. Jeżeli po 2026 roku w kopalni Wujek skończy się węgiel, załoga miałaby zostać przeniesiona do kopalni Murcki Staszic.